Wspólnie obejrzymy po raz pierwszy prezentowaną publicznie niezwykłą kolekcję części niemieckich rakiet V2, która powstała dzięki dniom spędzonym w błocie przez ogólnopolskie pospolite ruszenie poszukiwaczy. Te, które były pokryte lakierem, starałem się zachować te relikty farby. Tak oczyszczać, żeby wyłącznie oczyszczać metal, a zachować właśnie te warstwy lakieru. Przypomnijmy jeszcze raz dobitnie, iż cały nasz wysiłek służyć ma dobyciu z wieloletniej niepamięci postaci ludzi z kręgu polskiego państwa podziemnego, wydzierających tajemnicę niemieckiej broni rakietowej. Myśmy mieli dużo tych części z tych rakiet, co my zbierali, pochowane. Ruszymy też na Podlasie, pobudzeni opowieścią o rolkach filmów ukrytych w figurce Tadeusza Kościuszki. Zaczynamy jednak od terenów, gdzie końcowe miesiące niemieckiej okupacji upływały pod znakiem zamrożonych błyskawic. Tutaj nas jeszcze nie było, chociaż w okolicy Nadleśnictwa Tuszyma kręcimy się nieustannie. To życzliwości pana nadleśniczego. Zawdzięczamy początek prac poszukiwawczych. Tutaj właśnie Heidelager Blizna. Zawdzięczamy kolejne prace wykopaliskowe i efekty, które w tej chwili wróciły z konserwacji w Krakowie. Panowie, przenieśmy to do środka, tam gdzie będzie przyszłe miejsce ekspozycyjne. Tam sobie to obejrzymy. Tak oto niemal z niczego, a właściwie z gigantycznej pracy kolegów poszukiwaczy powstała kolekcja, która moim zdaniem nie ma w tej chwili równej sobie. Dominiku, na co dzień zajmujesz się konserwacją wawelskich studeniek, ale po godzinach siadasz nad takimi rzeczami. Rakietami, tak, między innymi. No to jest moja pasja, ja tym zacząłem się zajmować zanim jeszcze trafiłem na studia konserwatorskie, więc no z wielką przyjemnością się zajmuję tymi częściami. I teraz powiedz, co ciekawego pokazało się na powierzchni tych odkopanych przez nas części? Pojawiły się napisy wykonane, wytłoczone fabrycznie, ale co bardziej ciekawe, napisy wykonane przez robotników przemysłowych. Czyli takie grafitta swego rodzaju wydrapane, tak? Jakieś numery na przykład właśnie wykonane przez tych pracowników. Każdy z tych fragmentów budzi w nas niezwykłe wspomnienia i dziś w programie będziemy do nich powracać. Emocja własnoręcznie, jak przed chwilą, wydobyć takie fragmenty rakiety balistycznej. Tak, to straszna frajda, szczególnie jeżeli to są różne fragmenty. Dają się opisać. Tutaj jest to tylna część silniczka. Prawdopodobnie jest to tylna część silniczka elektrycznego, jednego z napędów. Fragmenty chłodzenia i otwór, gdzie przychodziło mocowanie. Powiedz Piotrze, jak Muzeum Lotnictwa patrzy na takich pasjonatów chodzących po miejscach katastrof lotniczych, rakietowych, etc.? Ponieważ w muzeum jesteśmy sami pasjonatami, więc jesteście po prostu towarzyszami broni. Thank you.
Tak. To jest, to była bezkształtna bryła ziemi. Tak. Została oczyszczona, delikatnie wyprostowana i wygląda w tej chwili tak. Tutaj mamy napis anglojęzyczny Always. Tutaj mamy ślady, relikty dwóch gniazdek elektrycznych, czyli prawdopodobnie było to jakieś urządzenie albo przekaźnikowe. Trudno mi w tej chwili określić. Ale jak pięknie poradziłeś sobie z tym, co wydało się być tam na miejscu wykopalisk na zagładę. Powiedz, zdradź tajemnicę, jak to się robi. Tymi rękami. Fantastyczne. To jest eksponat, który próbowałem to sprawić. W Polsce nie ma w żadnym muzeum, natomiast w Europie nikt się nie pochwalił, że może go mieć. Na 99% jest to jeden z modułów komputeru analogowego, który sterował torem lotu pocisku V2, a tym cenniejszy, że on pochodzi z pocisku, który leciał, bo większość eksponatów, które są w muzeach, to są eksponaty z rakiet, które pozostały w magazynach bądź w fabrykach. Natomiast wszystkie te części to są części pochodzące z pocisków, które latały, które faktycznie działały. Natomiast to, tak jak mówię, to może być coś, czego nie ma w Polsce w ogóle. Ta opowieść ma kilka różnych początków, ale zacząć ją trzeba od notatki w dzienniku Winstona Churchilla, kwitującego skutki uderzenia alianckiego lotnictwa w nocy z 17 na 18 sierpnia 1943 roku na rakietowy niemiecki ośrodek badawczy w Peenemünde nad Bałtykiem. Rezultat nalotu miał przeogromne znaczenie. Choć szkody fizyczne były mniejsze niż się spodziewaliśmy, nalot miał daleko sięgający wpływ na rozwój wypadków. Spaliły się wszystkie rysunki konstrukcyjne przygotowane do wysyłki do fabryk i start do masowej produkcji został znacznie opóźniony. Skłoniły one też Niemców do przeniesienia swej pracy doświadczalnej na tereny w Polsce, poza zasięg naszych bombowców. Tam jednak nasi polscy agenci mieli oczy otwarte. Zwrot nasi polscy agenci dziś odczytujemy jako przejaw angielskiej maniery imperialnej, ale młodym widzom godzi się przypomnieć, iż polskie państwo podziemne miało w stosunku do aliantów status suwerenny, dysponowało najpotężniejszą armią konspiracyjną i byłoby znacznie uczciwiej, gdyby Churchill napisał nasi polscy sojusznicy. Mało znani są ludzie, którzy poświęcili całe najlepsze lata swoje dla ujawnienia tych właśnie tych technik, zbrodniczych technik, które były stosowane. Czyli tak, tutaj częścią ekspozycji będą oczywiście te przedmioty, bo one fascynują turystę, podróżnego, historyka. Reszta to zdjęcia, ikonografia. Mapy, wszystkie dokumenty świadczące o tej działalności konspiracyjnej. Już mamy część eksponatów i jesteśmy w trakcie zbierania właśnie w dalszym ciągu zdjęć. Tu dzięki panu Józefowi Dragule, który był świadkiem, naocznym świadkiem tego, co się działo tutaj, mając 16 lat, no też dostarczył nam ostatnio ciekawych kilka zdjęć i informacji również o ludziach, którzy tu pracowali. Lat temu powiedział pan tak, jak Polska będzie inna, to pozwolę wam rakietę wykopać. Teraz pan powiedział, no dobrze. Jak upadła tutaj, to Niemcy zaraz w tym kierunku, gdzie leciała, zaraz na motocyklach, na samochodach jeździli, ludzie się dopytywali, panie, gdzie bum, bum, bum. No to ludzie cwani byli, nie powiedzieli panie tego, bo ona tu spada, to oni objeżdżali, a tu było błoto, bagno, panie, było, panie tego. I tak, i ktoś ich tam skierował, że zdaje się, że staw, tam coś upadło. Czyli parę kilometrów stąd. Tak, my trochę
zamaskowali to, panie tego, tam blachy my, które, niektóre blachy były na wierzchu, to my pozbierali. Zamaskowaliście to miejsce. No. Jak pięknie mówią koledzy, dziś nie jest problemem znaleźć. Prawdziwy problem zaczyna się wraz z pytaniem, co dalej? Kto i za czyje pieniądze zakonserwuje znaleziska? Gdzie je eksponować? W tym przypadku odpowiedź była natychmiastowa. Konserwacji podjęli się koledzy z niezmordowanej grupy, którą umownie nazywamy krakowską. I kilka miesięcy spędzonych w aluminiowym pyle dały efekty niezwykłe. W ogóle z tego typu technologią. Natomiast z racji tego, że to jest jakby wydarzenie periodyczne, że tego było po prostu tak mało, jest to dla nas wielka przygoda. I było tego tak mało, a wydobyliśmy tego tak dużo. Zygmunt teraz ma tego tak dużo, że będzie mógł spokojnie tą ekspozycję rozszerzać. A to nie koniec, bowiem ciągle jest trop połowy rakiety, która utkwiła w bagnie w okolicach Niwisk. Czekamy na przyjście specjalistycznego sprzętu, który nam pozwoli przeszukiwać duże obszary i do tej sprawy wrócimy. Udział niemieckich naukowców w amerykańskim programie kosmicznym sprawił, iż z czasem powstał bardzo fałszywy wizerunek marzycieli, którzy chcąc sięgnąć gwiazd, musieli realizować to w ramach wojennych projektów III Rzeszy. W tym obrazie ani śladu dramatycznego losu więźniów obozów koncentracyjnych zaprzężonych do tego rydwanu chwały. Te wszystkie budowle wyłaniające się z ziemi przesiąkły potem i krwią więźniów obozu w Pustkowie i nie dla chwały nauki w służbie zbrodni je wydobywamy, ale ku pamięci tysięcy bezimiennych ofiar. Miejsca, gdzie były doświadczenia robione, pas startowy tu był i wiele innych szczegółów. Ale dzisiaj zajmować się będziemy nie historią pisaną na papierze, ale tą przestrzenią, którą chcemy przywrócić do pewnej naturalności. Panie nadleśniczy, czy bez bólu i żalu można nieco prześwietlić ten podszyt w tym lesie tutaj? Znaczy te przeszkadzające jakieś kruszyny czy akacje. Dopiero teraz, kiedy nie ma tutaj drzew, można sobie uzmysłowić potęgę tej hali. 100 metrów długa, 30 metrów szeroka, a teraz wędrujemy fundamentem tej hali. Po lewej stronie jest rozległa betonowa płyta, na której spoczywały te rakiety, które nie mieściły się w środku. Dach nakryty był brezentem, to również widać w zdjęciach lotniczych. A tutaj koledzy odkryli ostatni poszukiwany fragment tej hali, ostatni narożny. To, o czym tak marzycielsko mówiliśmy dwa lata temu, zaczyna nabierać kształtów realnych. Macie już w tej chwili projekt, który no, ma już swoją rangę i swój budżet. Rada Gminy w Ostrowie podjęła się tworzenia w ramach w latach 2008-2010 Parku Historycznego
II wojny światowej, właśnie w tym miejscu, w którym tu się znajdujemy w tej chwili. Rekonstrukcji tego, co pozostaje po II wojnie światowej. Najbardziej cieszy nas ten pomysł, aby stanęła tutaj rakieta V2 w skali 1:1. Gigant. Próbując podsumować nasze wszystkie działania na poligonie Blizna, można je określić jako próbę oddania prawdziwej chwały tym, którym ta chwała się należy. Po wojnie wielkie zwycięskie mocarstwa pełnymi garściami czerpiąc z dorobku nauki wyrosłej na zbrodni, ich czyn i ofiarę skazały na niepamięć. października 1945 roku tutaj na tym kawałku drogi pomiędzy Lublinem a Warszawą na skraju miejscowości Bogucin i Pociecha zdarzyła się historia, której znaczenia ludzie do końca nie potrafili sobie opisać. Otóż najpierw zatrzymał się przy wylocie bocznej polnej dróżki samochód właśnie w tym miejscu. Samochód wojskowy, wysiadło kilku dżentelmenów. Część w mundurach, część nie, wszyscy pod bronią. Podnieśli maskę, ale najwyraźniej niczego nie zamierzali w samochodzie naprawiać. Natomiast bardzo uważnie obserwowali pojazdy nadjeżdżające z tamtego kierunku, czyli z kierunku Lublina. W pewnym momencie nadjechał motocykl. Motocykl, na którym siedziało dwóch ludzi, typowy niemiecki BMW z przyczepą. Motocykl zatrzymał się i między kierowcami obydwu pojazdów zaczęła się rozmowa. Porozmawiali chwilę, w pewnym momencie pasażerowie motocykla odwrócili się i ruszyli do swojego pojazdu. Wtedy, jak na komendę, uniosły się lufy automatów Pepesza i huknęły serię. Kapitan Borys Wróblewski, zastępca szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa w Lublinie, zapisał: na granicy wsi Bogucin i Pociecha zabity został Wacław Rejmak, Ostoja, komendant obwodu łukowskiego AK. Bazę leśną swoim oddziałom obwodu łukowskiego Ostoja wyznaczył w Jacie. Jata to fantastyczne miejsce, rezerwat jodłowy, pełen bagien, rozlewisk, przejścia były tylko znane miejscowym partyzantom. Tu wybudowano baraki, tu odbywały się uroczystości, tu wykonano wreszcie najpiękniejsze fotografie partyzantów Ostoi. Stąd też wychodziły uderzenia, szczególnie na niemieckie transporty na linie kolejowe. To była specjalność obwodu łukowskiego, te właśnie dywersje kolejowe. W czasach okupacji niemieckiej wykonano ich niemal 250. Z czasem jednak zaczęli zbliżać się Sowieci. Jak wszystkie obwody Armii Krajowej, taki obwód łukowski miał przygotowany plan na akcję burza. Akcja burza, w której Armia Krajowa miała wystąpić w roli gospodarzy, miała zademonstrować wkraczającym Sowietom, udzielając im pewnej pomocy, że oto ona tu jest gospodarzem. I stało się tak, że kiedy sowieckie czołgi zbliżyły się już na niewielką odległość, Ostoja zdecydował się wziąć grupę partyzantów, swego rodzaju delegację 50-osobową i pójść z Sowietami pertraktować właśnie w sprawie tego współdziałania. Pierwsze spotkanie z frontowymi oddziałami sowieckimi było z pozoru życzliwe. Potem Ostoję i jego grupę rozbrojono i pod konwojem popędzono do Łukowa. To była zdrada pierwsza. Pod mocną eskortą Sowieci doprowadzili Ostoję i jego 50 współtowarzyszy walki tutaj do
Łukowa i umieszczono ich w szkole pod ścisłą strażą. Los ich właściwie był przesądzony. Kto zna historię i śledził doświadczenia na Nowogródczyźnie, doświadczenia bliżej w Białostockim, wszędzie tu, gdzie weszła Czerwona Armia, sytuacja była ta sama. Z pozoru oddziały frontowe bratały się, ale potem to bratanie kończyło się wraz z pojawieniem NKWD. Tu stało się dokładnie tak samo, z tym, że los wojenny bywa dosyć przekorny. Oto na Łuków uderzył niemiecki nalot lotniczy. Posypały się bomby, nastąpiło zamieszanie wśród czerwonoarmistów pilnujących partyzantów i wtedy partyzanci uciekli. Wskutek tego, co wyprawiało NKWD, UB i informacja wojskowa na Podlasiu, pęczniały znowu lasy wokół Łukowa, zaludniła się znowu partyzancka jata, a Ostoja zastanawiał się, co z tą ogromną grupą ludzi począć. Na początku oczywiście robiono to, co wszystkie oddziały na Lubelszczyźnie, gdzie pojawiły się oddziały sowieckie, mianowicie samoobrona. Pomimo złych doświadczeń Ostoje nie opuszczała myśl o ratowaniu młodych ludzi przed dramatycznymi losami partyzantów straceńców. Zaczął pertraktację z szefem UB z Łukowa. Wtedy wydarzyła się zdrada druga. Komendant Służby Bezpieczeństwa Łuków. Pismo z dnia 3 marca 1945 roku otrzymałem, oficerskiemu słowu danemu przez panów wierzę. Przyjechać osobiście nie mogę, ponieważ nie wierzę władzom sowieckim, które za moją współpracę w czasie okupacji niemieckiej dawały mi niejednokrotnie wyrazy przyjaźni i wdzięczności. Posiadam szereg listów od wyższych dowódców sowieckich. A od pierwszego dnia wkroczenia ścigały mnie jak bandytę. Natomiast z mojej strony nie było nigdy łamania słowa. Celem mojego spotkania jest chęć uniknięcia bratniego rozlewu krwi i na ten temat chcę z wami rozmawiać. Dlatego zgodziłem się na waszą propozycję spotkania. Do spotkania doszło wreszcie 24 czerwca. Ostoja wrócił do Stoczka Łukowskiego wraz ze swoim sztabem i wtedy w nocy na miasteczko spadły hordy NKWD. Przeszukiwano wszystkie domy, aresztowano wszystkich młodych ludzi, nie uniknął aresztowania Ostoja. Również kilku młodych ludzi zostało zabitych. Po dramatycznej nocy świętojańskiej w Stoczku Łukowskim Ostoję najpierw zawieziono do Warszawy, potem przywieziono go tutaj na zamek do Lublina. Przez 4 doby, dzień i noc, toczyli z nim rozmowy oficerowie bezpieczeństwa, przekonując, by ujawnił obwód. Ostoja miał doświadczenia zdrady, doświadczenia wiarołomności. Stawiał sobie pytanie, co się stanie w momencie, gdy wyda podkomendnym rozkaz ujawnienia się. W końcu jednak doszedł do wniosku, że ujawnia. 29 czerwca wysłał na teren obwodu najpierw list, a potem rozkaz ujawnieniowy. Broń będzie zdana wszystkimi pododdziałami naraz. Pierwszy dzień składania dnia 20 lipca 1945 roku piątek, drugi 21 lipca sobota, dla opóźnionych 23 lipca poniedziałek. Ostoja ujawnił 400 ludzi i zwolniony z więzienia postanowił wyjechać na ziemię zachodnie. Wtedy, wbrew ujawnieniowym obietnicom, urządzono na niego zasadzkę. Była to zdrada trzecia i ostateczna. Nie mogę sobie odmówić przyjemności pewnego postscriptum do tej opowieści o Ostoi. Otóż postscriptum zaczyna się od tej figurki. Stała przez długie lata w domu państwa Nowosielskich w Stoczku Łukowskim, jak pisze Zbigniew Nowosielski, autor wspomnienia, nielubiana przez mamę, szanowana przez ojca, otaczana wyjątkowym kultem. Pewnego dnia już student, wtedy pan Zbigniew Nowosielski, postanowił pozbyć się z domu tej figurki, upuszczając ją niby niechcący na ziemię. I wtedy ze środka, z tej
podstawy wysypały się rolki partyzanckich filmów. To naprawdę niezwykła pamiątka. Dzięki temu możemy zobaczyć i to zdjęcie Ostoi, i te wszystkie, które prezentowaliśmy Państwu dzisiaj. Ogromna kolekcja opisująca partyzanckie życie. To naprawdę niezwykły schowek, ale mam wrażenie, że takich niezwykłych schowków możemy tu w Polsce spodziewać się jeszcze wielu i w bardzo wielu dziwnych miejscach. Historia, której śladem zamierzamy teraz wyruszyć, zaczyna się typowo dla roku 1945. W las skręciły samochody Urzędu Bezpieczeństwa. Po kilkunastu minutach padły strzały. Ale opowieść o tym, co zdarzyło się w lesie pod Wolą Ociecką, już w następnym programie. Do zobaczenia.